Nie ma jej tutaj. Co chcesz powiedzieć przez pokazanie postaci? Bo dla mnie postać to jest jakby taka, nie wiem, moim zdaniem to jest autentyczność sztuki, że to jakby było, jest i będzie zawsze, że ludzie zawsze będą malowali postaci. Ja właśnie w ten sposób chciałem pokazać to, że coś to nie jest, to znaczy to zostaje i każdy inny artysta pokazuje to w jakiś swój sposób, że przekształca to, robi jakieś swoje próby tego, ale jakby inspiracja tym ciałem zostaje na zawsze i ona jest, będzie i... Ale proszę Państwa, chcę jeszcze powiedzieć, że Aleksander uczy się języka 9 miesięcy. No to znaczy, że znam język, gadałem 2 lata temu. Mówiłem 2 lata temu, ale to było tak słabo. Akurat moi znajomi tutaj pamiętają. Też chciałem im od razu podziękować, bo oni zrobili dla mnie tak naprawdę tutaj drogę w Polsce. Że oni mi pomogli na samym początku, jak byłem tutaj zielony, nic nie widziałem w Warszawie, w ogóle kompletnie. Oni mi pokazali wszystko. I naprawdę dziękuję. I to jest Jana Marszałek Malicka. Prosimy. Julia Skrzyniecka. Naprawdę wam dziękuję bardzo. Bo oni mi bardzo pomagali od początku, jak byłem tutaj, wkręcali mi też w to. Mówili jakieś rzeczy, że oczywiście, że jesteśmy narodem słowiańskim, ale są różne mentalności, prawda? I oni mi też pokazywali te różnice pomiędzy. Żeby ja się wkręciłem w ten świat, jakby w ludzi polskich też. Żeby zacząłem ich rozumieć. Jest jeszcze coś w osobie Aleksandra, coś, co bardzo potrzebne jest w dzisiejszych czasach. Jest to społecznikowska pasja. W swojej krótkiej karierze artystycznej, chcę powiedzieć, że ile 21 lat żyjesz na tym świecie. A więc w swojej krótkiej karierze artystycznej tworzy piękne, charytatywne, wielkoformatowe projekty dla dzieci chorych, dla dzieci umysłowo upośledzonych. Czyli jednak tego typu działania o czymś mówią, jeśli chodzi o osobę Aleksandra. Czy coś chcesz powiedzieć na ten temat? To znaczy, to jest taka druga moja strona, że zajmuję się jeszcze malarstwem ściennym i zacząłem po prostu pomagać też, to znaczy zacząłem, mi poprosili w jakimś momencie też zrobić taką jedną ścianę dla dzieci w szpitalu, w którym właśnie dzieci mają choroby różne takie już, że oni im tak naprawdę, tym dzieciom, które w tym szpitalu były, to im zostało kilka lat do końca. Ja po prostu stwierdziłem, ja muszę tam im zrobić coś takiego, żeby oni naprawdę poczuli, że te ostatnie chwili dla nich są najlepsze. I zacząłem też, to jest taka moja druga strona, że zajmuję się tym malarstwem ściennym i rysuję różne takie rzeczy na ścianach dla dzieci, w szkołach, w szpitalach. No, tak to wygląda. O pracy charytatywnej, o pracy, to już powiedziałeś, w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie promowałeś polską kulturę, jeśli chodzi o inscenizację, tak? To znaczy w Instytucie Adama Mickiewicza, tak? Chodzi mi o te projekty, które promowały Polskę w Unii Europejskiej. A, to znaczy, bo ja właśnie w tych projektach przyjmowałem udział taki, że byłem wolontariuszem na tych różnych projektach, jak w Polsce, tak i na Białorusi i tłumaczyłem te rzeczy też. To w taki sposób też się uczyłem języka polskiego, że mówiłem z różnymi ludźmi w taki sposób. I to właśnie to dał mi Instytut Adama Mickiewicza, że poznania tych ludzi na tych projektach. No i jeszcze chcę powiedzieć, że Aleksander jest członkiem Związku Polskich Artystów na Białorusi. Ja myślę, że to, co powiedzieliśmy na początek jego kariery, wielkie brawa za tą pierwszą jego wystawę. Dodajemy mu otuchy, dodajemy mu wiary w to, że za rok, Aleksandrze, tutaj będą wisiały już inne prace, inne klimaty i życzymy ci, żebyś
tak podchodził czysto do sztuki, jak w tej chwili podchodzisz. Nie myślisz o komercji, nie myślisz o po prostu czujemy, że jesteś artystą, na którego warto postawić i my na ciebie stawiamy. Życzymy ci, żebyś się rozwijał. I myślę, że to jest wszystko, co mogę powiedzieć. I zapraszam państwa do oglądania tej sztuki pięknej, syntetycznej, tak jak na studenta pierwszego roku. Naprawdę jest to sztuka, nad którą warto się zatrzymać. Życzę ci, żebyś miał wielką satysfakcję w życiu z tego, co robisz, bo wybrałeś bardzo trudny kierunek, wybrałeś to, co jest wielką pogardą dla naszych polityków, dla naszej kultury, która niestety, muszę tu powiedzieć, że podchodzi z wielką pogardą dla artystów, dla tego, co oni sobą reprezentują. Dziękuję ci za to. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj się zgromadzili. Naprawdę dziękuję, że jesteście. Dziękuję organizatorom i zapraszam serdecznie na oglądanie wystawy. Drugą część ma razem. Brawo.